efektownym dla całego świata tempie przeprowadzone, a Bosilaj był człowiekiem, który praktycznie chciał podążać drogą Mao i był takim twardym komunistą. Takim sentymentalnym, prawda? On się z ogromną... Śpiewanie pieśni tak. Z lat 40. Wielki Marsz, tylko że w praktyce. A Xi też mówi o tym Wielkim Marszu, ale tak, troszkę inaczej. Tak, to jest też ciekawe, że tak jak pan sam wspomniał, Xi Jinping jest jak na warunki chińskie młodym człowiekiem. To jest to nowe pokolenie przywódców chińskich. I wydawało się, oczywiście, że kiedy... mówimy o człowieku po 60, no to też no tak, ale... nie miejmy złudzeń, no ale... Ale tak. Hu Jintao był dużo, dużo starszy, poprzednik Xi Jinpinga. Też taki polityk chyba, z którym Zachód na początku wiązał pewne nadzieje. A teraz już nie wiąże żadnych. Właśnie, czas mija i... To, co widzieliśmy ostatnio, co się stało na linii z Filipinami, jeszcze tak jak jakby to Morze Południowochińskie jest jednym z moich głównych terenów zainteresowań, to, co widziałem w ciągu ostatniego tygodnia, to nie wiem aż nawet co powiedzieć, bo po prostu wszystko zostało przewrócone do góry nogami. I nagle okazało się, że Chiny, mimo że przegrały werdyktem Trybunału z 12 lipca w sprawie sztucznych wysp i tych roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim, nagle się okazało, że są zwycięzcą całej sytuacji. Bo nowy prezydent Filipin już się z nimi brata i odsuwa Amerykanów. No tak, odsuwa Amerykanów. Jak to szybko można zrobić? A z tego, co możemy zobaczyć, to też Xi Jinping specjalnie współpracą z Ameryką nie jest zainteresowany, patrzy też zupełnie w innym kierunku. No nie jest, bo nie musi. Po prostu. Panie Rafale, bardzo dziękuję. Rafał Tomański, znawca z TVP Info, był moim gościem. Na pewno o Chinach będziemy jeszcze niejednokrotnie rozmawiać, ale dzisiaj to już wszystko. Przyjdzie w powiększeniu Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia. Polska. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dookoła Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup odkurzacz Ultra Silencer Electrolux.